Macie 17 lat. 17 lat. I nie jesteście z drugą osobą. Jak mieliście na przykład 16 lat, czyli jakoś rok musiał minąć, nie? Wiecie, od 1 do 16, spoko. Jak macie 17 lat i dalej jesteście z tą samą osobą, spoko. Ale jak macie poznać laskę albo chłopa w wieku 17 lat, kurwa nigdy się nie dajcie. To jest najgorszy wiek na zakochanie. Serio wam mówię. Nie tylko na swoim przykładzie. 17 lat to jest, taki, to jest taki czas, że w tym roku jakbym... Szczerze. Cenzura? Kurwa mać. Dobra. Jakbyście mieli mieć 17 lat, to się nigdy nie angażujcie w żadną relację. Nie wchodźcie w żadną relację. Nawet w przyjaźnie, bo to może się coś więcej stać. Nigdy, pamiętajcie. Ja jakbym miał możliwość... Zgadzam się z tobą. Ja jakbym miał możliwość mieć znowu 17 lat... Z ręką na sercu Pokazuję Tu mam serce, tu i tu A nieważne Tak to się robi Z ręką na sercu mógłbym wam powiedzieć, że z żadną bym nie kręcił Z żadną Serio wam mówię Nigdy nie popełniajcie mojego błędów innych ludzi Uczcie się na błędach, a nie swoich Pamiętajcie Jak macie ten lat to nie, jak macie 16 Jesteście z chłopem, z babą do 17 roku życia? Spoko. Spoko. Jak już byliście ze sobą dłużej, to spoko. Ale jak macie 17 lat i w tym wieku, w tym czasie zaczęliście z kimś kręcić, to jeszcze w tym roku będziecie w związku. Chyba że jest pod koniec. A to też będziecie w związku. Nie. Nie, nie, widzowie, poczekajcie. Ten wiek sobie odpuśćcie, kurwa. Naprawdę. W wieku 17 lat nic nie róbcie. Idziesz do C? Po co? Nigdy. Widzowie, 17 lat to nie, kurwa. Skreślić. Z ręką na sercu. Koniec. Adios.